Solidarnego Strefy Dolnośląskiej wykazała nam na występowanie dwóch obszarów przekroczeń stężeń poziomu docelowego arsenu w powietrzu. Obszary te wyznaczone, w programie zawarto również pełną inwentaryzację emisji arsenu w powietrzu, ponieważ na podstawie zinwentaryzowanej emisji nie udało się wyznaczyć tych obszarów przekroczeń, zostały one określone na podstawie reprezentatywności stacji pomiarowych. I przedstawiają się te obszary w sposób następujący. Pierwszy jest to obszar w Głogowie. Obejmuje ponad 1500 hektara. Jest to obszar o charakterze miejskim, a zdiagnozowany ładunek emitowany wynosi 19 kg. A stężenia kształtują się na poziomie 16 nanogramów na metr sześcienny. Kształtowały się na poziomie 16 nanogramów na metr sześcienny. Tutaj chciałam, zawarłam już taką informację dla Państwa, że w wyniku rzeczywistej zinwentaryzowanej emisji z procesów przemysłowych w 2013 roku z obiektu KGHM Huta Miedzi Głogów, stężenia arsenu w powietrzu w Głogowie kształtowały się na przedziale 1,2 nanograma na metr sześcienny, czyli nie dochodziły, nie przekraczały 40% poziomu docelowego. Drugim obszarem przekroczeń był obszar w Falkowicach, zajmował powierzchnią ponad 400 hektarów. Również jest to obszar o charakterze miejskim, a emitowany ładunek roczny wynosił 4,3 kg. Zmierzone stężenia wynosiły poniżej 8 nanogramów na metr sześcienny. I przeważała tutaj we wszystkich receptorach emisja ze źródeł niezidentyfikowanych. Natomiast średnie roczne stężenia arsenu, które pochodziły z procesów technologicznych z KGHM Polska Miedź SA, występowały najwyższe na terenie Żelazny Most, kształtowały się na poziomie 3,6 nanograma na metr sześcienny, czyli również nie powodowały przekroczeń poziomu docelowego. W programie dokonano bilansu emisji, czyli wyliczono ładunki arsenu w kilogramach na godzinę i podzielono je na emisje w zależności od rodzaju: punktową z wysokich źródeł, powierzchniową, punktową, jak również punktową napływową. Emisja napływowa kształtowała się na poziomie ponad 2000 kg. Natomiast z terenu strefy, czyli z całej strefy województwa dolnośląskiego, kształtowała się na poziomie 2900 kg, z czego 760 to była emisja z Huty Miedzi Głogów. W ostatniej kolumnie to przedstawiam Państwu procentowo. Największe stężenie arsenu zdiagnozowano w pobliżu obiektów związane z przetwórstwem metali nieżelaznych, jak również z przetwórstwem miedzi. Natomiast łączne bilanse emisji, łączne najwyższe bilanse emisji pochodziły z ogrzewania indywidualnego. I teraz tak, no, mamy można powiedzieć, że mamy zaprzeczenie. Mówimy, że najwyższe stężenia są wokół zakładów, a z bilansu ładunków wychodzi, że jest to emisja z ogrzewania indywidualnego mieszkań, czyli ze spalania paliw stałych. Technicznych emisji, ze zmienności emisji w czasie, z procesu rozprzestrzeniania się i z właściwości zanieczyszczenia, jakim jest arsen, bo zaraz to wyjaśnię, ale chciałam zaznaczyć, że z ogrzewania indywidualnego jest to arsen uwalniany w pyle. Czyli bilans emisji nie ma bezpośredniego przełożenia na uzyskane stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. I stając przed tym problemem, zaczęliśmy się zastanawiać, skąd mamy takie niedoszacowania, dlaczego mamy takie różnice. Została powołana grupa robocza, do której zostali zaproszeni wszyscy przedstawiciele tutaj z powiatu głogowskiego. Celem grupy było zdiagnozowanie bądź doinwentaryzowanie emisji, być może o której jeszcze Urząd Marszałkowski w ramach programu ochrony powietrza nie wie. Do inwentaryzacji mieliśmy dane z pozwoleń, z bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Inwentaryzacją Emisji, z bazy opłatowej Urzędu Marszałkowskiego. Tam, gdzie danych emisji nie mieliśmy, wyliczana ona była ze wskaźników PRTR.
Pomimo związania tej grupy, pomimo obrad, nie udało się grupie odnaleźć dodatkowe zakłady, które by nie były wprowadzone do inwentaryzacji w ramach programu. Z uwagi na niedoszacowanie emisji w odniesieniu do wyników pomiaru, jakie wykazuje Wojewódzki Inspektorat w ramach Państwowego Monitoringu, za najważniejszy wniosek prac grupy było zdiagnozowanie, znaczy doinwentaryzowanie tych nowych potencjalnych źródeł emisji arsenu do powietrza. I okazało się, że najprawdopodobniej emisja arsenu, która powoduje przekroczenia, jest to emisja arsenu w formie gazowej. Czyli arsen, który uwalnia się z procesów produkcji metali nieżelaznych, jest on nienormowany w powietrzu. Czyli najważniejszym... Problem polega na tym, że w polskim prawie, jak zaznaczyłam na początku swojego występu, arsen jest normowany w pyle. We wszystkich pozwoleniach arsen jest określany również jako zawarty w pyle. W ten sam sposób jest mierzony, w ten sposób jest diagnozowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. I wynika to po prostu z polskich przepisów prawa. Grupa robocza wypracowała bardzo ważne zadania przy współpracy z zakładami przemysłowymi, czyli tutaj z KGHM, który zobowiązał się do przeprowadzenia analizy specjacyjnej, czyli do zbadania związków arsenu, jakie emitowane są z instalacji protyglobów w pełnym cyklu pracy instalacji po wykonane działania naprawcze, które również są zapisane, przewidziane w programie. Dodatkowo w programie zawarte jest działanie, które ma na celu zmniejszenie emisji pyłu z hut, jak wówczas sądziliśmy, o około 50%. Obecnie już te działania huty zostały skonsumowane, również zapisane w pozwoleniu zintegrowanym i emisja pyłu będzie ograniczona chyba na poziomie, z tego co pamiętam, 70%, w tym arsenu około 40% w pyle ogółem. Działania te zostały już wykonane, a analiza specjacyjna będzie wykonana do końca 2018 roku, co związane jest z faktem, że musi być ona przeprowadzona po wszystkich fazach rozruchów w zakładzie, które są przewidziane na pierwszy i drugi kwartał 2017 roku. Po to, aby odzwierciedlała ona faktycznie rzeczywiste wielkości tego arsenu. Równocześnie w programie zawarto działanie dla samorządów dotyczące analizy pozwoleń zintegrowanych pod kątem diagnozowania emisji arsenu w pyle zawieszonym w PM10 z instalacji spalania paliw. Dotyczy to instalacji zlokalizowanych na terenie powiatu polkowickiego i głogowskiego. Ponadto marszałek dodatkowo wszystkie, które będą są w jego kompetencji, instalacje spalania paliw obowiązuje do wykonania okresowych pomiarów emisji arsenu w pyle zawieszonym PM10. Po realizacji tych działań będziemy w stanie ocenić ich skuteczność, rzeczywistą emisję arsenu. Dodatkowo będziemy w stanie uzupełnić inwentaryzację arsenu z procesów technologicznych, bowiem tak jak wcześniej powiedziałam, arsen gazowy, który przypuszczamy, że jest największym powodem występowania tych przekroczeń, pozwoli nam to na ponowne, dokładniejszą analizę przyczyn występowania. Wówczas, kiedy wielkość arsenu z huty Miedzi-Głogów była emitowana w znacznie wyższych wielkościach niż jest to obecnie, bo z ponad 1000 kg już w obecnym roku emitowano jest 150 kg arsenu i widać to na kształtujących się stężeniach, które zeszły teraz do 12 nanogramów na metr sześcienny. W Polkowicach ze stężenia 8 nanogramów, czyli mniejsze przekroczenie niż w Głogowie. Obecnie tych przekroczeń w ocenie wojewódzkiego inspektora nie stwierdzono.
Dziękuję. Dziękuję.